Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie na konferencję prasową, na którą pozwoliłem sobie zaprosić w kontekście wydarzeń wczorajszych w stolicy, wydarzeń o charakterze politycznym związanych z odwołaniem pana Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju pracy i technologii, jak również konsekwencji tego kroku. Chciałem się też odnieść do powodów, dla których porozumienie postawiło bardzo jasne, precyzyjne warunki współpracy w ramach koalicji. Również chciałem też odnieść się do spraw sądeckich, o czym za chwilę. Chcę tutaj jasno, bardzo wyraźnie powiedzieć, że sądeckie struktury porozumienia absolutnie w pełni wspierają premiera Jarosława Gowina w tej decyzji, która była podjęta, wspierają w tym programie, który został przez premiera przedstawiony, wspierają również w tych postulatach, trzech postulatach, które bardzo mocno w ostatnich dniach wybrzmiały, chociażby po sobotnim zarządzie porozumienia, które przyjęło uchwałę w tej sprawie. W dniu wczorajszym tak naprawdę ten projekt Zjednoczonej Prawicy w kształcie, który kilka lat temu zafunkcjonował, się skończył. Wyrzucenie premiera Gowina powoduje, że tak naprawdę obóz Zjednoczonej Prawicy traci większość w parlamencie. Oczywiście możliwe są jakieś poszukiwanie poparcia u pojedynczych posłów, ale generalnie tutaj ewidentnie ta większość została utracona. Zobaczymy oczywiście, co pokaże. Polityka jest bardzo dynamiczna często, więc zobaczymy, co pokaże życie. Ale myślę, że warto się skupić na powodach, dlaczego tak się stało. I tutaj bardzo istotnym jest program zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do zmian w podatkach w ramach programu Polski Ład. Zmian podatkowych, które przynosząc, i użyję tego określenia, z pozoru duże korzyści dla wielu milionów Polaków w postaci obniżonych podatków, powodują równocześnie, że 2 miliony przedsiębiorców będzie miało daniny i podatki podniesione w sposób nie niewielki, w sposób dramatycznie wysoki. I przeciwko temu porozumienie zaprotestowało, przeciwko temu występował premier Jarosław Gowin, proponując konkretne rozwiązania. Konkretne rozwiązania, które zabezpieczyłyby przedsiębiorców przed konsekwencjami pomysłów dotyczących podniesienia danin i podatków, które są w Polskim Ładzie. Druga sprawa, bardzo istotna, i tutaj bardzo mocno porozumienie pracowało w ostatnich tygodniach, żeby to wytłumaczyć wielu posłom z Prawa i Sprawiedliwości, także osobom zasiadającym w rządzie. Sprawa dotyczy samorządów i ochrony finansowej samorządów. Niestety te zmiany podatkowe spowodują, że rocznie samorządy polskie stracą, no tutaj szacunki są różne, bo bardzo trudno jest to dookreślić precyzyjnie, nie znając jeszcze wszystkich skutków, ale nie mniej niż 11-12 miliardów do 15 miliardów złotych. Tyle samorządy stracą. Proponowana jest subwencja rozwojowa na inwestycje, ale czterokrotnie niższa niż te straty, to po pierwsze. Po drugie, subwencja będzie na inwestycje, a samorządy mają dzisiaj problem z obsługą bieżącą.
Nie można, samorząd nie może wziąć pieniędzy inwestycyjnych i wydać na bieżącą obsługę. Tego nie wolno zrobić. Tymczasem samorządom po prostu brakuje pieniędzy, zaczyna brakować pieniędzy. A zmiany, obniżenie podatku, czyli tak naprawdę zmniejszenie wpływów do kasy gminy, powiatu, województwa, spowoduje, że samorząd będzie miał jeszcze mniej pieniędzy. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania. Zwiększenie udziału samorządów w podatku, czyli żeby więcej pieniędzy z podatku dochodowego wpływało do, również do kas gmin, powiatów i województw, ale także zaproponowaliśmy mechanizm wypłaty części VAT-u, która trafiałaby do samorządu i zapewniłaby właśnie w sumie 11 miliardów złotych. Czyli tego, co zostanie wyciągnięte w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu, które wpływałyby do kasy znowu każdego z typów samorządów. Zwróćcie Państwo uwagę, co przyniesie ewentualne obniżenie podatków dla osób fizycznych. No, więcej pieniędzy, które zostaną wydatkowane, a tym samym wzrośnie VAT. Zaproponowaliśmy, żeby państwo podzieliło się tym podatkiem z samorządami. Państwo w rozumieniu centrali, rządu, bo samorządy to też państwo i to samorządy odpowiadają codziennie za jakość naszego życia, każdego z obywateli. Zaproponowaliśmy też natychmiastowe przejście do rozmowy o tym, jak skonstruować system podatkowy i system wsparcia dla finansowania samorządów. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli proponujemy zmiany systemowe w zakresie podatków, czyli systemowo obniżamy dochody bieżące samorządów, to musimy rozmawiać o systemowym rozwiązaniu, które zapewni finansowanie samorządów, bo inaczej samorządy po prostu nie będą miały jak funkcjonować. I trzeci powód, niezwykle istotny, to tak zwany Lex TVN i projekt ustawy, który w mojej ocenie jest przedziwny, powodujący w skutkach swoich niemożność wydania koncesji dla TVN24, w pierwszej kolejności, później zapewne dla TVN-u, czyli tak naprawdę likwidację tych stacji. Kompletnie niezrozumiały projekt, bo oczywiście możemy mówić o tym, że należy chronić przed niebezpiecznymi wpływami media, ale doprawdy czyż amerykańska własność stacji TVN jest czymś niebezpiecznym? A na to pytanie chyba odpowiadać w ogóle nie trzeba. Porozumienie i Jarosław Gowin bardzo mocno powiedzieli, jak tylko pojawił się ten pomysł, że nie ma zgody na tego typu działania przeciwko mediom. Media są kluczowe z punktu widzenia państwa demokratycznego. I to jest, ja wiem, bo też obserwuję bardzo mocno, bardzo dużo w tej chwili to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w tej dyskusji w mediach i w opiniach amerykańskiej administracji. To oczywiście jest kwestia ochrony inwestycji amerykańskich, oczywiście, ale niemniej ja powiedziałbym, że nawet bardziej istotnym elementem tej dyskusji jest dbałość o fundamenty demokracji. Media są tym fundamentem demokracji. Po prostu. I tutaj nie ma nic, nie ma żadnych odcieni. To jest albo czarne, albo białe, albo media są wolne, albo nie. Poza tym już na marginesie, no zastanawiającym jest, jak można ryzykować sojusz, który jest naprawdę historycznym sojuszem polskim dla zamknięcia tej czy innej stacji telewizyjnej. To są oczywiście bardzo poważne tematy, które spowodowały, że co ciekawe o godzinie 18:00, w momencie kiedy rozpoczynały się w około 100 miast
1960-tych w Polsce rozpoczynały się protesty, manifestacje, wystąpienia mieszkańców w obronie TVN. O godzinie 18 rzecznik rządu ogłosił dymisję pana Jarosława Gowina. Jest to wręcz symboliczne. Dzisiaj zarząd Porozumienia podjął decyzję o wyjściu z klubu Prawa i Sprawiedliwości, utworzeniu koła poselskiego Porozumienia Jarosława Gowina. Co to będzie oznaczać w dalszej kolejności, zobaczymy. Myślę, że ten przekaz jest istotny. I oczywiście w polityce jest tak, że kompromisy są bardzo istotne, bo polityka tak naprawdę jest sztuką kompromisów, poszukiwania rozwiązań takich, które są w stanie pogodzić różne punkty widzenia. Ale są pewne kompromisy, których gdzieś sięgają one granic. Myślę, że kwestia ochrony przedsiębiorców, ochrony samorządów, to jest naprawdę tak bardzo istotne, bo to jest nasza codzienność, to jest nasze codzienne życie. Czy wreszcie wolności mediów, czyli tak naprawdę demokracji, są takimi tematami, które kiedy trzeba powiedzieć bardzo głośno, że się z czymś nie zgadzamy i to zaprezentować. I ostatni wątek, który chciałem poruszyć na tej konferencji, chciałem poinformować Państwa, że z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w klubie Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz w Radzie Miasta Nowego Sącza. Tak się zdarzyło, że zbiegło się to z tymi wydarzeniami wczorajszymi. Ja bardzo poważnie rozważałem tą decyzję od kilku miesięcy. Zresztą uważny obserwator mógłby zauważyć, że niejednokrotnie nasze zdania były różne. Ja miałem nieco inne zdanie w różnych sprawach niż pozostali członkowie klubu, absolutnie szanując prawo do własnego zdania, bo ja tak postrzegam też demokrację, że każdy ma prawo do własnego zdania i do wyrażania go. Także czując się bardzo związany też z pewnym nurtem reprezentowanym przez pana premiera Jarosława Gowina, mając świadomość wagi tych spraw, stwierdziłem, że nie będę już czekał z tą decyzją. To jest ten moment, kiedy ją powinienem ogłosić. Ona zapadła we mnie już jakiś czas temu, ze względu na wakacje jeszcze opóźniałem to ogłoszenie, ale skoro zaprosiłem Państwa w sprawach tych ogólnokrajowych, pomyślałem, że również tą decyzję warto zakomunikować. Nie oznacza to, uprzedzę ewentualne pytania, nie oznacza to zawarcia koalicji z panem prezydentem i z pozostałymi klubami. Po prostu będę radnym, który będzie uczestniczył w posiedzeniach rady i starał się w sposób mądry i wyważony, tak jak mam nadzieję udawało mi się to wielokrotnie, będę starał się służyć miastu, mieszkańcom, przede wszystkim z myślą o rozwoju tego miasta, a potrzebujemy wielu inicjatyw, które ten rozwój będą przyspieszać. I takie propozycje będę składał wszystkim radnym, prezydentowi. Jeżeli znajdą one poparcie, super. Jeżeli nie, no cóż, będę przekonywał dalej. Natomiast to oznacza oczywiście, że w sensie matematycznym klub Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz przestaje być klubem z bezwzględną większością głosów. Ciągle ma najwięcej członków, ale nie będzie miał bezwzględnej większości głosów. A żaden inny. Tak, będę radnym
to oczywiście jest kwestia przyszłości, tak? Czy w naturalny sposób będę myślał o tym, żeby tworzyć jakiś klub, jakąś grupę. Zachęcać będę różne osoby do tego, żeby przyłączyły się do pewnych projektów, pewnych pomysłów. Czy tak się stanie? Zobaczymy. W tym momencie będę po prostu radnym niezależnym. Poza tym ja strasznie nie lubię tego określenia radny niezależny. Każdy radny jest niezależny. Powinien być radnym niezależnym. To o to chodzi w samorządzie. A co z innymi osobami, które kandydowały z pana komitetu wyborczego? Chyba dobrze. Jaką podejmą decyzję? Nie wiem, to są ich decyzje. To są ich decyzje. No, Grzegorz Ledziński wystąpił już jakiś czas temu, a mamy pana Wojciecha Piecha, Macieja Rogurza, Michała Kądziołkę. Ich decyzja. Niezależni, oni są wszyscy zakładnikami swojej pracy, którą... To pan powiedział, panie redaktorze. Ja nie potrafię, nie rozmawiałem z nimi o tym. To są, każdy ma prawo do własnych decyzji. Każdy ma prawo do własnych decyzji i ja te decyzje szanuję. Ja mogę się z niektórymi decyzjami nie zgadzać, mogą mi się nie podobać, ale nie mam prawa, żeby nie szanować czyichś decyzji. I nie wpływa to na relacje. Ja zawsze będę przekonywał do pewnych pomysłów, do pewnych rozwiązań. Tych, którzy są w takim czy innym klubie, to jest dla mnie bez znaczenia. Zresztą niejednokrotnie to już robiłem, tak? Będąc nawet członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz, uzyskiwałem poparcie dla różnych inicjatyw w różnych klubach. Także wśród radnych tak zwanych niezależnych, znowu słowo niezależny. Każdy radny powinien być i zakładam, że tak jest, niezależny. Czyli rozumiem, że Porozumienie będzie na przykład miał swojego kandydata na prezydenta w nadchodzących wyborach? Tak sądzę. No byłoby to logiczne. Ale oczywiście poczekajmy, to do wyborów samorządowych mamy co najmniej 2 lata i 3 miesiące, bo gdyby się zdarzyło, no oczywiście może się tak zdarzyć, że te wybory będą lekko przesunięte ze względu na zbieg ewentualny wyborów samorządowych z wyborami parlamentarnymi. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że wybory samorządowe będą przesunięte, ale zakładam, że na dzisiaj możemy mówić o tym, że to jest jesień 2023 roku, a więc za ponad 2 lata. Zobaczymy, czas pokaże, jak to, kto ewentualnie będzie takim kandydatem. Dzisiaj to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. W Sejmie Porozumienie będzie tworzył Koło poselskie, bo przypomnę tutaj, trzeba mieć 15 posłów, żeby utworzyć klub. Powstanie koło poselskie, no i zobaczymy, co dalej. Do wyborów jako osobny być, czy z jakimś... To jest tak, że na pewno będą jakieś myślenie koalicji, zresztą z punktu widzenia wszystkich partii jest tak, że przy obecnej scenie politycznej koalicje mają sens, ale na pewno podmiotowo Porozumienie będzie tutaj występowało jako osobny byt, być może we współpracy z kimś, być może samo. To jest kwestia, która się będzie rozwiązywać pewnie w jakimś najbliższym czasie. Pytanie, co to znaczy w najbliższym czasie i kiedy te wybory mogłyby być. Z tych 9-10 posłów, które zostało w Porozumieniu, ile zostanie dzisiaj? Żeby uściślić liczby, Porozumienie ma 11 posłów w Sejmie. 11. Z czego 2 osoby, pani Monika Pawłowska i pan Andrzej Sośnierz, nie są członkami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie są członkami klubu. A więc w klubie jest 9 osób. Mam nadzieję, że wszyscy. A co się okaże? Zobaczymy. Ale chyba dzisiaj. To nawet... No,
może być i dzisiaj, tak? Myślę, że to głosowanie jest bardzo istotne. Przepraszam, źle powiedziałem. 13, 11 jest w klubie. Pani Monika Pawłowska i Andrzej Sośnierz to są dwie osoby poza klubem. To jest łącznie 13 osób. Głosowanie w sprawie tak zwanego Lex TVN jest jakimś papierkiem lakmusowym, tak? Będzie pokazywać. Przy czym tutaj proszę pamiętać, że mamy deklarację ze strony posłów Kukiz 15, mamy dwóch posłów niezależnych, tak zwanych, nie pozostających w strukturach klubowych, o tak bym powiedział. Natomiast jest jeszcze ewentualnie, wiem, że tutaj poszukują wnioskodawcy tego projektu, poszukują poparcia w Konfederacji. Czy skutecznie? Zobaczymy. Według Pana rząd Zjednoczonej Prawicy, ale już bez porozumienia, ma dzisiaj większość? Stałej większości moim zdaniem nie ma. Będzie, oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, i historia zna wiele takich przykładów, jestem w stanie sobie wyobrazić funkcjonowanie rządu mniejszościowego. To oznacza oczywiście przed każdym istotnym głosowaniem no poszukiwanie głosów, tak? Takie zbieranie głosów do każdej ważnej inicjatywy. A to jest bardzo trudne. Ale, zaznaczam, dynamika jest bardzo wysoka. Zobaczymy, co się okaże w ciągu najbliższych dni właściwie. Tak? Dni, no tygodni, bo we wrześniu mają stawać pod obrady projekty z zakresu Polskiego Ładu. One są bardzo istotne z punktu widzenia, w którym jasno trzeba powiedzieć, w Polskim Ładzie jest też wiele bardzo ciekawych inicjatyw dotyczących na przykład mieszkalnictwa, dotyczących na przykład edukacji w pewnych obszarach, tak, może nie we wszystkich, ale w pewnych obszarach, dotyczących ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury. Super, ale na to potrzebne są pieniądze. Trzeba w sposób logiczny zbierać. I jeszcze jedno chciałbym tutaj zdementować. Pojawił się zarzut, że ministerstwo, którym kierował pan premier Jarosław Gowin, opóźniało pracę nad projektami będącymi częścią Polskiego Ładu. Chcę to absolutnie zdementować. Absolutnie. Projekty mieszkaniowe, te, na które powoływano się przy odwołaniu pani minister Anny Korneckiej, były przygotowane w tempie ekspresowym. Zostały złożone do procedowania dalszego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zostały zgłoszone do wykazu prac legislacyjnych. To jest taki wykaz, w którym się umieszcza wszystkie projekty, które są analizowane, przechodzą procedurę legislacyjną. Zostały przygotowane. Pierwsza wersja tej ustawy o domach 70-metrowych była gotowa w ciągu kilku dni od ogłoszenia. Pierwsza wersja, która później była dopracowywana. Więc naprawdę ten zarzut jest po prostu dziwny. Ja się chciałem zapytać, czy pan będzie chciał przekonywać swoich kolegów radnych, z którymi tam tworzył wspólny komitet wyborczy w 2018 roku. Właśnie tych trzech radnych, których wymienił tutaj kolega Janusz, czy będzie pan przekonywał, stwórzmy własny klub? Ja będę przekonywał wszystkich radnych. Dlaczego nie? Ale w pierwszej kolejności swoich kolegów? W pierwszej kolejności wszystkich radnych, którzy chcieliby uczestniczyć w takim projekcie, no to na tym polega też logika pracy w Radzie Miasta, przy czym specyfika samorządu terytorialnego jest nieco inna niż prac parlamentarnych. Tak? Tutaj po pierwsze mniejsza liczba osób, no jednak jest różnica między 23 a 460. Po drugie, tematyka prac. To są
naprawdę często tak apolityczne rzeczy, a wkładanie tam polityki jest przez duże P, jest po prostu śmieszne, czy wręcz kuriozalne. I argumenty, że udowadnianie, kto jest mocniejszy, lepszy, no, zabawne. Więc ja bym chciał przywrócić pewną normalność do życia Rady. A według Pana coś musi nastąpić, jakaś zmiana w Radzie Miasta? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Może sytuacja, kiedy nikt nie ma większości, będzie dobrą sytuacją. Taką, okej, wprowadzającą nowe sposoby funkcjonowania. Moim zdaniem ta Rada wymaga resetu. Resetu, czyli takiego chwili zastanowienia się. Być może to trzeba inaczej w ogóle pracować. No jeżeli do... Ja szczerze mówiąc nie pamiętam sesji, która skończyłaby się jednego dnia, takiej normalnej sesji. Nie mówię o tych takich nadzwyczajnych czy uroczystych, ale sesji merytorycznej, która skończyłaby się tego samego dnia, kiedy się zaczęła. I bardzo często jest to opowiadanie o niczym. Być może, że powinniśmy zastanowić się, jak podnieść jakość pracy Rady. Będę o tym rozmawiał z wszystkimi radnymi, z prezydentem, który też jest tutaj istotnym czynnikiem, bo przecież to prezydent ma bardzo poważną władzę, inicjatywę prawodawczą, tak? Więc od decyzji prezydenta tutaj dużo zależy. Taki jest też ustrój samorządu, że prezydent dzierżący w swym ręku władzę wykonawczą, całość władzy wykonawczej, jest niezwykle istotnym elementem i miasta nie stać na to, żeby się po prostu kłócić cały czas. I jak Państwo doskonale wiecie, bo chcę tutaj jedno powiedzieć, to nie jest tak, że ja nagle doznałem jakiegoś objawienia i teraz mówię, że było źle. Ja o tym mówiłem już od dawna i starałem się to pokazywać też czynem, że można pewne rzeczy robić inaczej. Po prostu, tak normalnie. Do czego zachęcam wszystkich radnych. Czy Pana zdaniem są konieczne zmiany w Prezydium Rady Miasta? Jeżeli większość Rady uzna, że trzeba dokonać, że jako elementu resetu też przebudowy prezydium, to czemu nie? Ja jestem przekonany, znaczy to znowu, to nie jest pogląd gdzieś, który nabyłem niedawno, od dawna mówię, że błędem było, do którego się przyznaję również, błędem było utworzenie prezydium wyłącznie z jednego klubu. Sam pan głosował za takim. Tak, dlatego powiedziałem, że uznaję to za błąd. I przepraszam za niego, bo tak na to patrzę. Między innymi dlatego też zrezygnowałem z prac w prezydium, bo proszę pamiętać, że nie byłem wiceprzewodniczącym. Do pewnego momentu, tak? Zrezygnowałem z tej funkcji. Jestem radnym, który nie dzierży żadnej funkcji w tej chwili w Radzie Miasta. Nie jestem ani przewodniczącym komisji, ani zastępcą przewodniczącego komisji. Jestem po prostu radnym. Uważam, że dobrą praktyką jest jednak, że każdy klub ma swoje przedstawicielstwo w prezydium. Po prostu. Tak jak różne, i to była, no muszę powiedzieć, że też ja na to już nacisnę, na to się nie zgodziłem w roku 2018. Nie zgodziłem się na to, żeby przewodniczący komisji byli tylko z jednego klubu. I tutaj jasno postawiłem warunek, że nie poprę, znaczy jeśli nie uzgodnimy tego, że wszystkie kluby mają swoich przewodniczących, zastępców przewodniczących komisji, to ja czegoś takiego nie poprę. I to się udało przeprowadzić. Żałuję, że nie zrobiliśmy tego samego z prezydium. Na zakończenie spytam, będzie pan może namawiał Ryszarda Nowaka do powrotu do polityki? W polityce potrzebni są mądrzy, utalentowani ludzie.
Ryszard Nowak z pewnością do takich należy. Jeżeli zechciałby, to może być to tylko z korzyścią dla polityki. I oczywiście jedni lubią Ryszarda Nowaka, inni nie lubią. Nikt, nie znam szczerze mówiąc takiego, który powiedziałby, że Ryszard Nowak nie jest utalentowanym, sprawnym, skutecznym politykiem. A ja do tego twierdzę, że przynosi bardzo dużą wartość dodaną. Jeżeli zechciałby wrócić, tym lepiej dla polityki. Ale jako kandydat Porozumienia, tak pan... Ja powiedziałem o powrocie do polityki, nie mówię o takim czy innym rozwiązaniu. Ja nie mam tutaj gdzieś zapisanego scenariusza. Nie, nie, to pan redaktor zadał mi pytanie, czy to jest dobry pomysł. Uważam, że tak, bo polityka potrzebuje mądrych ludzi, po prostu. A czy zechce kandydować na takie stanowisko, czy do takiego gremium, to jest decyzja pana prezydenta Ryszarda Nowaka. Ja nie widzę tutaj przeszkód w tym, żeby prezydent chciał się uaktywnić. Czy te gorące decyzje, które zapadły, przełożą się jakoś na funkcjonowanie Nowego Sącza? Na pewno, znaczy same decyzje bezpośrednio, no nie, chyba nie, tak? Natomiast skutki pewnych decyzji, które będą podjęte w Polskim Ładzie, na przykład dla samorządu, no to jest poważna sprawa. Jeżeli miasto będzie miało uszczuplone dochody bieżące, nie będzie dostawać pieniędzy z podatku, który napływał, przecież miasto Nowy Sącz, 50% PIT-u trafiało do kasy miasta Nowego Sącza. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jego PIT dla ułatwienia rachunków wynosił w ciągu roku 10 tysięcy złotych, tak? Tyle zapłacił podatku, 10 tysięcy, to 5 tysięcy trafiało do kasy miasta, a 5 tysięcy, jeszcze mały procent szedł do województwa, 1,6% szedł do województwa, a pozostałe, czyli 160 zł, a pozostałe pieniądze szły do kasy centralnej. Dzisiaj, jeżeli obniżone zostaną podatki, tak, dla osób fizycznych, będzie mniejszy PIT, no to, wiecie Państwo, niektóre gminy tam, gdzie PIT jest, gdzie ludzie zarabiają stosunkowo nisko, no będą miały w ogóle prawie zerowe wpływy z PIT-u. Z tym, że największy problem to jest dla miast, gdzie bardzo mocno siądzie to źródło dochodów i to jest duży problem dla miasta Nowego Sącza, jak i dla wielu innych. I o tym trzeba mówić głośno. O tym Porozumienie mówiło i mówi. Ja miałem okazję też rozmawiać z wieloma samorządowcami w ostatnich dniach i z centralami, nazwijmy to samorządowymi, ze związkami samorządowymi, czyli Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich. I to jest pogląd absolutnie podzielany przez wszystkich, że to jest bardzo niebezpieczne. Ta propozycja, którą myśmy wyszli, jest propozycją ocenianą bardzo wysoko przez samorządowców. Ale zaznaczam jeszcze raz, my potrzebujemy poważnej rozmowy o systemie finansowania samorządu. Bo proszę zobaczyć, co się stało z subwencją, z częścią oświatową subwencji. W zeszłym roku były podwyżki dla nauczycieli i one nie zostały zrekompensowane w pełnej wysokości. A więc samorząd musi wykorzystać własne środki, które przeznaczał na inne cele. Te zmiany są niekorzystne. Udało się trochę w zakresie pomocy społecznej zrobić tak, że samorząd ma tutaj w miarę sensowniejsze, znaczy reguły gry. Natomiast w przypadku edukacji tu jest problem, który należy znowu zaadresować przy zbudowaniu systemu nowego. Wiele lat minęło, odkąd skonstruowaliśmy system finansowania dla samorządów. Warto w tej chwili to po prostu przemyśleć. Nic nie jest wieczne. Jeśli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję.
Do zobaczenia. Thank you.